MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej. Wyjazd do Strzębień należy do krótkich. Każdy wyjazd naprawdę jest taki męczący, bo wychodzisz po meczu, musisz przejechać setki kilometrów tak naprawdę do domu, wracasz nad ranem, ciężko jest troszeczkę się zregenerować, bo tak naprawdę sam już nie wiesz, czy masz się położyć, troszeczkę się przespać, czy już funkcjonować normalnie. No ale cóż, no takie życie, tak się przyzwyczailiśmy, szczególnie tutaj grając w Suwałkach już tyle lat, no to musieliśmy się do tego przyzwyczaić. No i co, no trenujemy pod następny mecz, pod następnego przeciwnika i tak naprawdę jutro mecz. Z tego co pamiętam, ten mecz układał się tak, że graliśmy bardzo dobrze z zagrywką. Mieliśmy tą zagrywkę, bardzo ciężki mecz, tak naprawdę zespół z Bełchatowa bardzo ciężką zagrywkę miał, ale my również wygraliśmy bardzo ciężką zagrywką, ale więcej akcji z ciężkich, trudnych piłek wygrała drużyna z Bełchatowa i chyba to przesądziło. My tu musimy się przeciwstawić im z takim grą z ciężkich, trudnych, sytuacyjnych piłek. Meczy dużo, no ale na szczęście gdzieś tam po tym meczu już w jutrzejszym mamy dłuższą przerwę, więc będziemy mogli znowu się troszeczkę nadać baterię. I nam trzy mecze zostaną tak naprawdę i tutaj chcemy w tych meczach no, zrobić wszystko, żeby wygrać, żeby zdobyć komplety punktów. No w tej chwili tak naprawdę czujemy się dobrze, dobrze psychicznie, dobrze fizycznie. Nie możemy powiedzieć, że nagle jest jakieś załamanie nastąpiło w naszej psychice, bo to jest sport. Nie pierwszy raz przegraliśmy końcówki, nie pierwszy raz przegraliśmy jakiś mecz. Przyjeżdżamy, trenujemy do nowego meczu i czekamy na ten mecz. Dobra. No zdążyłem. Wszystko możemy tak jeszcze raz. No, ale co dalej się. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.